Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam 10 sekretów nowej mapy, o których mogliście nie wiedzieć. I zanim zaczniemy, to chciałem wam dać znać, że rozpocząłem konkurs dla wspierających mnie w sklepie Fortnite. Do wygrania jest w sumie 10 tysięcy hodolców. Szczegóły w opisie. Doczekaliśmy się kolejnej aktualizacji. W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia, było co pobierać. A co za tym idzie, zaszło wiele konkretnych zmian, a na mapie pojawiło się wiele nowych ciekawostek do odkrycia przez graczy Fortnite. A w tym filmiku poznacie kilka z nich. Zacznijmy od chyba największej zmiany. Jak na pewno wiecie, Góra Lodowa z czasem się topi, ujawniając Zamek Króla Lodu. W tamtym tygodniu został odkryty plac z Infinity Blade oraz fragmenty bibliotek. Dzisiaj już bez problemu możemy zwiedzać wcześniej zakopane śniegiem korytarze, jednak co najciekawsze, w głównej fortecy skrywa się wielki tron Króla Lodu, ozdobiony pięknymi odbiciami na kafelkach, półkami z książkami i niebieskimi pochodniami i sztandarami. W wykrzywionych wieżach za to ruszyła dalej budowa nieszczęsnego budynku. Jest teraz jeszcze więcej palet i jeszcze więcej skrzynek, co czyni z tego budynku dobrym wyborem na początek. Macie tutaj zagwarantowane kilkaset drewna, bardzo łatwy i szybki sposób. Do tego nie brakuje to skrzynek i lutu luzem. Trzeba to przetestować na najbliższym live'ie. Na start sezonu 7 przedstawiłem wam, co takiego pojawiło się na mapie. Wspomniałem o kaszce i metalowym żółwiu, ale kompletnie przeoczyłem tego oto stworka z kamieni obok płaczącej puszczy. Niektórzy z was na pewno już o nim wiedzą, ale ja odkryłem go dopiero dzisiaj podczas gierek z Migao, Nexa i Nitashi na porannym live'ie. Jeszcze inny stworek ukrywa się na zimowej części mapy i aby go zauważyć, musimy odpowiednio ustawić kamerę. Szczerze mówiąc, to przypomina mi trochę Snorlaxa, tego z Pokémonów. A przechodząc do klimatu świąt, to piątą zmianą na tej liście są dodatkowe choinki na mapie, na szczycie których są słodkie złote lamy, a pod nimi trochę cennego lootu. Świątecznej zmiany doczekały się też krzaczki. Czy wiedzieliście, że były one już w ten sposób ozdobione w 2017? Lampeczki pojawiły się nawet na krzaczkach, które możemy założyć. I podobnie sprawa wygląda z wyrzutnią śnieżek. Jest to dokładnie to samo mrożące krew w żyłach urządzenie, co w drugim sezonie. Pamiętajcie, że jest to zmiana tylko i wyłącznie kosmetyczna i w żaden sposób nie zmieniono tego, jak odbijają się granaty, choć przez młode śnieżek może wydawać się trochę inaczej. Ozdobione zostały także burze loty. Od teraz niektóre fragmenty blachy są pomalowane czerwonym, świątecznym kolorem, a do tego zawieszone są kolorowe lampeczki. A miejsce pilota zostało wyposażone w ciepłe futerko i dzwoneczki. Zdjęcie pana pomidorka zostało zastąpione zdjęciem komando gwiazdki, a na ukulele, zamiast Pani Misi, gra teraz mikołajkowy elf. To nie koniec świątecznych nowości, ponieważ na przykład na górce przy szebranych szybach, zgubnych ziemiach i lotnisku pojawiły się potężne lizaki w biało-czerwony wzorek. Wracając do lotnictwa, to na mapie pojawiły się też nowe okręgi. Będą one wykorzystane w wyzwaniach tygodnia lub w jednym z dziennych świątecznych wyzwań, które będzie polegało na tym, że będzie trzeba przez takie okręgi przelecieć burzolotem. Na sklepowie CTB za to zniknął znowu snack Noms sklepu Noms, bez konkretnego powodu. A pan Burgerek nadal prowadzi swoją restaurację na świeżym powietrzu. A tuż przed nim, pan Pomidorek kontratakuje swoją własną małą knajpą. Ja jednak wolę koncept restauracji pana Burgerka, jest ładniejszy i przyjemniejszy. Zobaczymy, jak odpowie na to pan Burgerek. Jednak to nie koniec bitwy restauracyjnej, ponieważ do walki dołącza pan pierożek na parze. Tak, dobrze usłyszeliście. Nowa restauracja z pierożkami została otwarta w Pogodach Pomyślności i na razie trzyma się swojego terenu. A w karkołomnym kinie na wystawie można zwiedzać już pierwszy wytwór społeczności. Zaraz co? Na mapie skrywa się jeszcze jeden sekret. Happy Power na swoim Twitterze dał znać, że jeśli dobrze ustawimy kamerę w trybie powtórki przy tej górze lodowej, to naszym oczom ujawni się nowe, ukryte pod śniegiem wejście do bunkra. Takie samo jak w płaczącej puszczy. Zobaczymy, jak się potoczy ten wątek. I to w sumie tyle z tych zmian, które mogliście przeoczyć. Koniecznie dajcie znać, o których wiedzieliście, a o których nie. Może znaleźliście wszystkie. Zobaczymy. Ja życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia w Bosie Bajowym.